gwiazdy, pomyślałam, że powloguję dzisiaj trochę. Dzisiaj jest bardzo piękna pogoda. Ale w czapce? W czapce? Młody Bóg wskoczył do basenu. Pomyślałam, że dzisiaj powloguję trochę, bo a co? Słuchajcie, jutro są moje urodziny. Jutro są moje urodziny i dzisiaj przygotowujemy jakąś tutaj małą imprezkę. Tak, pogoda idealna do ćwiczeń, na pewno. Dzisiaj pogoda jest cudowna. Chyba pójdziemy na plażę, chociaż tutaj plaże nie są jakieś takie piękne. Pokażę wam kawałek widoczku takiego tam z innego ujęcia. Nie wiem, czy coś będzie widać. Tam, słuchajcie, o tam były te pożary wszystkie w Grecji. W takiej sytuacji ciężko jest celebrować urodziny. Troszeczkę mam średnią na to ochotę. Ale tak to jest, że jak się nie ma za bardzo ochoty na imprezę... A moja córka skacze. Ale tak to jest, że jak się za bardzo nie ma ochoty na imprezę, to potem wychodzi często tak, że ta impreza jest najlepsza. Więc zobaczymy, jak to będzie tym razem. No i muszę jechać na jakieś zakupki, bo pewnie będziemy imprezować tam, na tych sofkach, na tych leżaczkach wieczorem, jak dzieci pójdą spać. Nie wiem, co będzie. Może jakieś arbuzy takie ponabijane alkoholem. Zobaczymy, nie robiłam tego nigdzie, ale na YouTubie można znaleźć wszystkie, na szczęście, przepisy. O, mój mąż chce się podpisać. Brawo. No, dobrze się bawi. Idę zaraz do nich, troszeczkę popływamy. A jutro, słuchajcie, to jak wspomniałam, jutro są moje urodziny. Dzisiaj będziemy troszeczkę imprezować, żeby się w taki, wiecie, odpowiedni nastrój wprowadzić. Jutro chyba biorę się sama, bez męża i bez dzieci. Może z koleżankami, jeśli będą chciały dołączyć. Do outletu. Mamy tylko 30 minut do outletu. Tam już jest wyprzedaż, wyprzedaże, końcówka, końcówek, więc może coś tam fajnego opoluje. Gdzieś tutaj czeka na mnie moja kawa. To niedobra, tak kwaśna, ale wypiję. Tak to wygląda zejście z naszego apartamentu w stronę basenu. Idziemy. Piękna, niewieściutka woda. Pani gospodyni mieszka na parterze, jest mega miła. Codziennie robi nam kawkę, ale tylko tym pierwszym osobnikom na basenie. Proszę bardzo, gwiazdy mojego vloga. Ale słońce. A ja się jeszcze nie posmarowałam. Pomału zaczynamy się przygotowywać na małą imprezkę urodzinową. Chcieliśmy, żeby to było coś innego niż zawsze. I zobaczcie, co nam się tutaj szykuje. Nie wiem, czy nam tu schodzi. Zaznaczyliśmy miarką, żeby widzieć, czy nam schodzi wódka do arbuzów. No, trochę schodzi. Mamy 6 godzin. Mamy nadzieję, że bardzo pięknie pochłonie wódka, arbuzy, że pochłoną wódkę. Nalaliśmy ją do butelek powinien, bo butelka od wódki miała taki lejek, z którego się po prostu nie chciało przelewać, więc musieliśmy sobie poradzić inaczej. Papryczki, koreczki, serek, chlebek z oliwką, limonki, arbuzy. No i najważniejsze, poncz. Jeszcze więcej tego ponczu. O, tutaj gotowe takie jeszcze zmiksowane baterie wódki z arbuzem. Przygotowałeś się? Masz show? Zaraz idziemy. Ostatnie gadżety na naszą imprezę. Zaczynamy naszą imprezkę. Moje urodzinki za jakieś 2 godziny. Dzieci śpią.
możemy zacząć balować. To są drinki, dzisiaj pijemy arbuzowe i myślę, że lato to jest najlepsza pora, żeby mieć urodziny. Także lipiec, dziewczyny, polecam. Jakbyście nie wiedziały, kiedy wybrać sobie urodziny, to polecam w lipcu. Czekamy tylko jeszcze na gości, którzy uśpią swoje dzieci. Mój mąż wszystko fantastycznie przygotował. Są balony. Jeszcze tylko nie ma muzyczki. Kolega zniesie z góry. Słuchajcie, gwiazdy. Czyż to nie jest idealne miejsce, żeby mieć imprezę urodzinową? Staram się co roku tak sobie organizować właśnie te urodziny od kilku lat, żeby były właśnie w takiej jakiejś bardzo sympatycznej lokalizacji, w bardzo fajnym gronie przyjaciół. I was kneeling, await some revealing, some release for these worn out knees. It don't matter what you say or do, don't you feel it comes right after you. Losing every loser. It don't matter who saved you a seat down these wicked streets. Urodziny fortissima. Nie, a ja? Fortissima te pa! Coming up now. Through the smoking night air. Get your kicks now. Down these really kid streets where I was shaking. And I was preaching over again. Shouldn't come around if you don't. Rozmazałam się? Zawsze. Nigdy. It don't matter what you say or do. Once you feel it comes right after you. Losing everything, been losing every losing. It don't matter who saved you a seat down these wicked streets. Niezła impreza się dzisiaj wykroiła z tego wszystkiego.